Przed nami gonitwa czwarta, gonitwa dla czteroletnich i starszych koni wyłącznie trzeciej grupy o nagrodę Militaria.pl odbędzie się na dystansie 2400 metrów. Udział w niej weźmie 12 koni. Jedynką wystartuje Sygryt, z numerem drugim Dabadian, z trójką Zew, z numerem czwartym Romana, z piątką Zryw, z numerem szóstym Kolada, z siódemką pobiegnie Eluzam, z numerem ósmym Silver de Serisi, z dziewiątką Ragane, z numerem dziesiątym Tebino, z jedenastką Diora i z numerem tym Felix. Udało się, mamy komplet w maszynie startowej, czekamy na sygnał do startu. I drzwiczki się otworzyły, gonitwa wystartowała. Na ostatnim miejscu jest w tym momencie Diora, ona nieco spóźniła start, a na prowadzeniu jest Sygryt. Na pozycji drugiej, tutaj przed państwem Kolada, Ragane na czwartym miejscu, Jam Romana, następnie Zef, Eluzam, Dabadian, Silver de Serisi, Tebinio i na ostatniej pozycji jest oznaczona numerem 11 Diora, ale dystans tej gonitwy jest długi, 2400 metrów, konie mają jeszcze około 1900 metrów do pokonania. Na prowadzeniu jest oznaczony numerem pierwszym Sygryt, na pozycji drugiej jest teraz Kolada, na miejscu trzecim Jam Romana, na czwartej pozycji Ragane, następnie Zef, Eluzam, przesuwa się nam nieznacznie do przodu Silver de Serisi, za nim galopuje Dabadian. Konie są już na przeciwległej prostej, mają około 1600 metrów do celownika. Na prowadzeniu cały czas Sygryt, ale bardzo blisko niego, trzyma się tam praktycznie łeb w łeb z nim galopuje, oznaczona numerem szóstym Kolada. Kolada i Sygryt. Na pozycję trzecią przechodzi Ragane, a w zasadzie już wyprzedza Sygryda i jest na miejscu drugim. Również przyspiesza bardzo dobrze Jam Romana. Na prowadzeniu jest Kolada, a za nią trzy konie praktycznie łeb w łeb. Za Koladą galopują Ragane, następnie Jam Romana i Sygryt. Na pozycji piątej jest w tym momencie Diora, która bardzo dobrze odrobiła straty z początku tej gonitwy. Konie są już w zakręcie, mają jeszcze około 900 metrów do celownika. Na prowadzeniu Kolada, Jam Romana i po zewnętrznej Ragane. Na czwartej pozycji jest Diora, która bardzo dobrze odrabia straty z początku tej gonitwy. I wyjście na prostą finiszową. Pozostało 550 metrów do celownika. Wyprowadza Ragane jako pierwsza. Ragane na drugiej pozycji jest w tym momencie Kolada. Na miejscu trzecim galopuje Diora. Po zewnętrznej rozpędza się Silver de Serisi oraz Tebinio. Jeszcze 300 metrów do celownika. Ragane, Diora, Kolada, Tebinio, Silver de Serisi. Jeszcze tylko 150 metrów do celownika. Ragane, Diora i Tebinio, to jest prowadząca trójka, 50 metrów, Ragane nie odda zwycięstwa, Ragane zwycięża na drugim miejscu, Diora, następnie Tebinio, dalej Kolada, Silver de Serisi, Eluzam, a stawkę zamyka Sygryt. Oznaczona numerem 9, klacz Ragane, w siodle jockey Aleksander Kabardow. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika. Musimy oczywiście zaczekać na oficjalny wynik ze strony komisji technicznej.